cześć, jestem Tomek, jestem z Jaworzna. Tomek z Jaworzna, w którym wieku się urodziłeś? W XIV wieku się urodził Tomek, do tej pory nie zardzewiał, to się liczy, a teraz już tak zupełnie na poważnie, Tomek, ciężko chyba w tej zbroi się poruszać. Nie, da się przywyknąć. Zbroja waszy połowę tego co ja. Świetnie, poznajmy twojego jeszcze kolegę drugiego. Cześć, jak masz na imię? Cześć, jestem Grzesiek. Witam Panią bardzo serdecznie. Może opowiedzieć Pani o tym, jak Pani koordynowała tą grupę ze swojej szkoły, żeby zostali wolontariuszami. Jak to wszystko się zaczęło? Dzień dobry Państwu. My testujemy już bardzo długo dzieci z naszej szkoły, z zespołu szkolnego przedszkolnego nr 1 w Jaworznie i nauczyciele. Właściwie to przestaliśmy już liczyć, to już jest chyba 18 albo 19 lat. Jest bardzo dużo chętnych dzieci, oni wszyscy chcą pomagać, wszyscy chcą testować. Nauczyciele... Nasza działalność polega na tym, żeby pokazać ludziom udzielanie pierwszej pomocy sprzętu ratowniczego i ogólnie wszystko, co się znajduje w straży. Udzielanie pierwszej pomocy. Kto powinien wiedzieć, jak udzielać pierwszej pomocy? Czy tylko osoby starsze, czy to też jest właśnie dla tych młodszych? Powiem tak, każdy powinien znać pierwszą pomoc, no bo przewróci się ktoś na przystanku, w autobusie, to trzeba udzielić tej pierwszej pomocy wszystkim. Powiedz mi, bo widzę tutaj taką pewną zależność i słyszałem od kolegów z OSP, że w straży jest coraz więcej dziewczyn. Tak, to jest prawda. Zachęcamy oczywiście wszystkie dziewczyny, wszystkich chłopaków od 10 lat do 16 do OSP osiedle stałe. Słuchaj, w takim razie porozmawiam tu z twoimi koleżankami. Słuchajcie, jak długo już należysz do straży? Kto cię namówił do tego, żeby przyjść do straży, powiedz? Raczej mój wujek i mój brat. Jakie do tej pory szkolenia odbyłaś? Co już umiesz zrobić? Raczej już umiem tak pierwszą pomoc i byłam na zawodach. No i chyba tyle. Dobra, okej. Przejdę dalej. A ty, jak się znalazłaś w straży? Ja sama zawsze chciałam zostać strażakiem, no i stwierdziłam, że ja mam okazję to dołączyć do straży. Słuchaj, widziałaś już jakąś akcję? Miałaś okazję temu towarzyszyć? Jeszcze nie. Jeszcze nie. Dobra, słuchaj, ty powiedz mi teraz o sobie, jak długo jesteś w straży, skąd się tam wziąłeś? No ja jestem kilka... Ty jesteś bardzo aktywnym strażakiem. Słyszałem, że masz zostać kolejnym komendantem OSP, to prawda? Prawda. Widzicie, co jest to za szczerość i skromność. Takie postawy właśnie to jest to, co na Wielkiej Orkiestrze się bardzo liczy. Martyna? Ja jeszcze mam pytanie do Patryka, ponieważ... Słuchajcie, Czarek zaprezentuje wam puszkę. Cześć. Cześć. Słuchaj, powiedz mi, pierwszy raz testujesz? Drugi. Drugi? A ile masz lat? 6. Co, ja cię właśnie pytałem, czy ty chodzisz do szkoły, a ty mi powiedziałeś, że jeszcze do szkoły nie chodzisz. Jak to się stało? Bo mama jeszcze nie chce mnie puścić. No, a już byś chciał bardzo? Mhm. Do którego przedszkola chodzisz? Nie
Okej, rozumiem. Słuchaj, to puszkę, wiem, że masz mega, mega ciężko, to prawda? Ona już jest od dołu podklejona serduszkami, dlaczego? Bo się wyzyskowała pieniążki. A zatrzęsiesz ją tak? No, drodzy Państwo, słyszycie, naprawdę jest bardzo ciężka. Czarek, powiedz mi tak, jakie pieniążki wrzucają tutaj ludzie na ulicy? No, jakieś to musieli wrzucić. Jakieś musieli, ale czy to banknoty, czy coś raczej biną? A ja sam nie. Okej. Słuchaj, Czarek, mam dla Ciebie prezent. Pierwszy prezent to jest taka pamiątkowa mała puszka, którą możesz sobie sam złożyć. Ona będzie taka miniaturowa, może stać na Twoim biureczku. Okej. A druga, otrzymaj, to taka świetna koszulka, którą dostaliśmy od Jurka Owsiaka. Pokażę Ci. Ale proszę o kowalu. Wśród